Witam w kolejnym odcinku na kanale Gabinet Informatyka. Dzisiaj przedstawię Wam 10 ciekawych tapet, które pozwolą Wam utrzymać porządek na pulpicie. Z tymi tapetami nie będziecie musieli trzymać wszystkich ikonek po lewej stronie lub rozsiane na całym pulpicie. Oczywiście linki do ściągnięcia tych tapet macie w opisie. Z użyciem pierwszej przedstawionej tapety będziecie mogli ułożyć swoje ikonki, tak jak książki lub inne rzeczy na półkach. Do dyspozycji macie 7 półek, więc raczej miejsca nie zabraknie. A nawet jeżeli nie mieszczą Wam się wszystkie ikonki na tych półeczkach, to możecie użyć kombinacji Ctrl plus Scroll Down, czyli kółeczko w myszce, by zmniejszyć ikonki i móc upchać ich całą masę. Druga tapeta to sposób posegregowania plików na karteczkach, tak jakbyście mieli je namalowane w swoim zeszyciku. Tapeta jest w języku angielskim, lecz przy lekkiej obróbce graficznej, choćby w programie GIMP, na pewno zmienicie to na język polski. Zaczynając od lewej, widzimy karteczkę podpisaną File Archive. Jest to miejsce na wszystkie Wasze archiwa. Dalej mamy Personal, czyli wszystkie Wasze osobiste pliki. Kolejna karteczka to In Progress, czyli rzeczy, nad którymi aktualnie pracujecie i są one jeszcze nieskończone. Gdy będą skończone, to przerzucamy do File Archive. Ostatnia w tym rządku to karteczka z napisem Business, czyli jak mogliście się domyślić, są to wszystkie rzeczy potrzebne do Waszej pracy. Dla trochę młodszych osób mogą być to wszystkie rzeczy potrzebne do szkoły. W drugiej linijce jest tylko jedna karteczka i tam trafiają wszystkie pozostałe ikonki, które nie pasują gdzie indziej. Kolejna tapeta przedstawia Wasz pokój, to znaczy prawie Wasz pokój. Tu jest czysto, chociaż i tak pewnie do czasu. Do dyspozycji macie tutaj 4 półki, biurko i tablicę korkową. Na półkach możecie umieścić gry, na blacie biurka ikonkę komputera, notatnik lub kalkulator, a pod biurkiem standardowo kosz. Na tablicę możecie przypiąć wszystkie Wasze dokumenty lub sticky notes, czyli Windowsowy program do tworzenia karteczek przyklejanych na pulpicie. Ten pokój ma jedną zaletę. Tutaj łatwiej utrzymać czystość, a w razie zbytniego bałaganu zawsze można wcisnąć Ctrl-A i usunąć wszystkie ikonki. W tym przypadku mamy do czynienia z czymś w rodzaju podkładek z klipsem na dokumenty. Mimo poszukiwań w Google nie znalazłem profesjonalnej nazwy na ten przyrząd, którym posługują się wszyscy ludzie, którzy zbierają podpisy na mieście. Mamy do dyspozycji 6 takich podkładek. Szare pola, które imitują klipsa, możemy wykorzystać jako miejsce na podpis naszego katalogu. Do tej prostej edycji graficznej możemy posłużyć się nawet Paintem. Następna tapeta to podpisane prostokąty. Czy to nie wygląda ładnie? Taka prostota też może komuś się spodobać. Od lewej mamy miejsce na dokumenty osobiste. Kolejne miejsce to rzeczy do zrobienia. W drugiej linii od lewej rzeczy do pracy lub szkoły, a na końcu kategoria, którą jeżeli nie prowadzicie bloga, możecie zmienić na taką, która Wam się przyda lub wykorzystać słowo blog jako miejsce na wszystkie pliki związane z internetem. Kolejny raz mamy do czynienia z pokojem udekorowanym ładnym obrazem i ciekawie wyglądającym kwiatkiem. Po lewej stronie na ścianie mamy do dyspozycji kilka półek. Na obrazie możemy umieścić ikonki Painta lub innych programów graficznych, a na tablicy korkowej wszystkie nasze dokumenty. Do tego obok obrazu macie miejsce na powieszenie dwóch dodatkowych obrazów, które możecie wyszukać w Google i wkleić do tapety przy pomocy choćby Painta. Wszystko zależy od Waszej wyobraźni. Teraz coś dla dziewczyn i to chyba tych bardziej młodszych. Szczerze mówiąc, ciężko mi się doczytać wszystkich nazw, które są tu przedstawione, ale może Wy nie będziecie mieli z tym żadnych problemów. Sami sobie odpowiedzcie, czy ta tapeta nie wygląda uroczo? Dla mnie nie, bo jestem facetem i najlepiej wszystko maźnąłbym na czarno, a kropeczki zamieniłbym na logo BMW, ale jestem pewny, że komuś na pewno się spodoba. Kolejna tapeta, która bazuje na prostocie. Jest tu 6 kwadratów, które możemy wykorzystać, by umieścić tutaj Important Stuff, czyli jakieś ważne dokumenty, This Week, czyli coś a la To Do. Tutaj umieszczamy rzeczy, które mamy do zrobienia aktualnie. Następna kategoria to ulubione, ulubione gry, zdjęcia, filmy, muzykę itp. Następnie archiwa, czyli rzeczy, których już nie korzystacie, lecz chcecie je mieć na pulpicie lub po prostu pliki RAR. Projekt to coś a la rzeczy do pracy lub szkoły. I na końcu folder inne, czyli to, co się nie zmieściło w pozostałych. Znalazłem dość ładną tapetę, która pomoże Wam usegregować pliki, lecz nie spodobały mi się podpisy na niej i zamieszczone ikonki, dlatego postanowiłem ją przerobić. W tym zestawieniu jest to jedyna tapeta, na której są napisy polskie. Ikonki możecie wstawić w łososiowe pola lub pod nimi na panelach. Postanowiłem podzielić to na zdjęcia, dokumenty, prace, gry, muzykę, programy i pozostałe. I ostatnia propozycja w tym filmie. Nie jest to może ściśle tapeta, która pomoże Wam uporządkować pliki, ale na pewno nie będziecie mieli ustawione na całej powierzchni tapety, tylko po jej bokach. No panowie, chyba nie zasłonicie takich piękności. Ale żeby nikt nie powiedział, że jestem szowinistą i dbam tylko o panów, to przygotowałem coś dla pań. Mam nadzieję, że chociaż to skłoni Was do zrobienia porządku nie tylko w kuchni. I to już wszystko. 10 propozycji na uporządkowanie swojego pulpitu. Mówi się, że jaki masz porządek na biurku, taki masz w głowie, a pulpit komputera to część biurka. Zabierajcie się do porządków. To by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie ten film. Do zobaczenia w następnych produkcjach, już za tydzień.